Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki szykuje się na objęcie obowiązków głowy państwa? Plan ten tłumaczyłby działania opozycji uniemożliwiające przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Polsce. Z kolei radni PiS-u złożyli zawiadomienie do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie nielegalnej zbiórki podpisów dla Rafała Trzaskowskiego. Od pewnego czasu pojawiają się sygnały o zbieraniu pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego podpisów poparcia. Wczoraj portal TVP Info opublikował nagranie z biura rachunkowego warszawskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Bożeny Manarczyk. Na pana Trzaskowskiego tutaj można podpis złożyć? Zgodnie z prawem zbiórka podpisów jest zabroniona, gdyż nie ruszyła kampania wyborcza. Zawiadomienia w tej sprawie złożyli warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Nie dość, że ta cała zbiórka jest nielegalna, to te podpisy są również nielegalne. No i oczekujemy, żeby i Państwowa Komisja Wyborcza, i prokuratura, i wszystkie stosowne organy zajęły się tym i precyzyjnie tą sprawę zbadały. Mówi radny PiS Marek Borkowski. Zawiadomienia to nadużycie, przekonuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Wydawano tam wyłącznie karty do zbierania podpisów z informacją, że zbiórkę można zacząć po ogłoszeniu wyborów. Radni Prawa i Sprawiedliwości zawiadomić chcą też Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdyż na listach są wrażliwe dane osobowe. Do radnych napływają sygnały o innych zbiórkach w stolicy. To inicjatywa społeczna, przekonuje poseł Platformy Robert Kropiwnicki. Trudno z ludziom zabronić angażować się. Ludzie chcą zmiany w Polsce i to jest najważniejsze. Kodeks karny za nadużycia w sporządzaniu list z podpisami przewiduje karę do 3 lat więzienia. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówi dr Aleksander Kozicki. Łamanie prawa, które nie zostanie napiętnowane i ukarane, powoduje, iż tego typu działania mogą stać się bardzo złym wzorcem na przyszłość. Wciąż nie wiadomo, czy wybory odbędą się 28 czerwca. Nie chcą tego senatorowie PSL-u i Lewicy, którzy złożyli poprawkę, zgodnie z którą procedowana obecnie w Senacie ustawa o wyborach wejść ma w życie 6 sierpnia wraz z końcem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Mam nadzieję, że wszyscy politycy w naszym kraju są odpowiedzialni i że uczynią wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło, czyli żeby te wybory prezydenckie jak najszybciej się mogły odbyć. Mówi prezydent Andrzej Duda. Od pomysłu niektórych senatorów odcina się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Fakty są inne, zauważa wicemarszałek Senatu z PSL-u Michał Kamiński, zwolennik wyborów po 6 sierpnia. Na tę poprawkę zgodzili się wszyscy liderzy opozycji, w tym Borys Budka, który uczestniczył w spotkaniu w obecności marszałka Sejmu Tomasza Grodzkiego, Jacka Protasiewicza, Włodzimierza Czarzastego. Według Borysa Budki kwestia poprawki nie jest jeszcze uzgodniona. Na to nie było zgody wszystkich, natomiast wyszliśmy z uzgodnieniami, że jeszcze w poniedziałek odbędzie się spotkanie. To gra polityczna wewnątrz opozycji, zaznacza politolog Bartosz Brzyski. PSL bardzo mocno stara się podkopać tą kampanię, rozkręcającą się kampanię Rafała Trzaskowskiego i uderzyć w nią z tego względu, że Władysław Kosiniak-Kamysz tracił ostatnio w sondażach. Przyjęcie poprawki szczególnie interesuje marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. W jednym z ostatnich wywiadów Grodzki zapowiedział, że chce czasowo przejąć urząd prezydenta po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy. To oburzające, mówi rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Adam Bielan. Chce uniemożliwić przeprowadzenie w Polsce wolnych, demokratycznych wyborów głowy państwa po to, żeby sam objąć tę funkcję. Rafał Trzaskowski przedstawia swoje pomysły na Polskę. Między innymi apeluje do rządu o zatrzymanie prac związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym i przekopem Mierzei Wiślanej. To oznacza wzrost bezrobocia, mówi Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości. Jak można walczyć z bezrobociem, zamykając, likwidując inwestycje, w które zaangażowanych jest szereg firm tutaj z Pomorza, z całej Polski, które to właśnie firmy dzięki tym inwestycjom dają, szanowni państwo, pracę. Przekop Mierzei Wiślanej zapewnić ma bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne Polski poprzez poprawę dostępu do portu w Elblągu i uniezależnienie od Rosji. Przez przekop przepływać będą mogły okręty wojenne. Dziś obchodzimy Dzień Weterana, święto tych wszystkich, którzy wiernie służyli ojczyźnie swoim życiem. 29 maja to także Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dziś ponad 1000 żołnierzy Wojska Polskiego służy na misjach poza granicami kraju. To misje realizowane w ramach NATO, Unii Europejskiej czy też ONZ. Składam
najgłębszy hołd polskim weteranom wszystkich działań Rzeczypospolitej poza granicami kraju. Prezydent Andrzej Duda złożył dziś wieniec przed pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Na dziedzińcu Belwederu odznaczył gwiazdami Morza Śródziemnego 10 podoficerów i oficerów Wojska Polskiego. Bardzo ważnym elementem naszej tożsamości narodowej, polskiej tożsamości narodowej, jest szacunek wobec weteranów. Podkreślał obecny na uroczystościach minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Hołd weteranom oddano dziś także na placu Piłsudskiego w Warszawie. Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz za rany i kontuzje. Wszędzie tam, gdzie jesteście, niesiecie ze sobą przede wszystkim nadzieję. Nadzieję na pokój, stabilizację i na normalne życie. Podkreślała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Polscy żołnierze od niemal 70 lat godnie reprezentują Polskę, uczestnicząc w różnego rodzaju misjach. Wasze zaangażowanie i profesjonalizm były doceniane nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Dzięki temu nasz kraj jest wiarygodnym partnerem i rzetelnym sojusznikiem, na którym można polegać w najtrudniejszych sytuacjach. Podkreślał dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa pułkownik Szczepan Głuszczak. Szacunek i wsparcie to obowiązek państwa polskiego względem weteranów, mówił szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że polskie władze w zeszłym roku rozszerzyły pomoc dla weteranów. To jest właśnie realna odpowiedź na szacunek, jakim należy darzyć tych wszystkich, którzy poza granicami naszego kraju ryzykują swoim życiem i zdrowiem w imię bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To oni są wzorem dla wielu młodych ludzi, którzy wstępują w szeregi armii. Nikt tak mocno jak weterani nie potrafią pokazywać młodym pokoleniom żołnierzy, funkcjonariuszy, jak ważny jest szacunek dla polskiego munduru. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Od 1953 roku na zagranicznych misjach poległo 120 polskich żołnierzy, a ponad 800 zostało rannych. Każdego dnia w różnych zakątkach świata narażają oni swoje zdrowie i życie w służbie Polsce. Dlatego pamięć o nich w takim dniu jak dziś jest niezwykle ważna. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 192 przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej było aż 93 na Śląsku. W całym kraju łącznie choruje 11 412 osób. Poza trzema województwami, czyli śląskim, łódzkim i wielkopolskim, spada liczba osób zakażonych koronawirusem. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy po wybuchu ognisk wśród górników, dało możliwość, że teraz szybciej reagujemy w innych regionach Polski, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W jednym z województw mamy zamknięty zakład produkcyjny, w którym wystąpiły zakażenia i tu jest bardzo szybka decyzja o izolacji wszystkich osób, które mają wynik dodatni, kwarantannowaniu wszystkich osób z bieżącego kontaktu i od razu wszyscy przechodzą badania, wszyscy przechodzą testy pod kątem wykrycia koronawirusa, tak żeby jak najszybciej to ognisko zamknąć. Spadek liczby chorych spowodował, że rząd zniósł większość obowiązujących restrykcji. Od jutra między innymi pożegnamy się z maseczkami w otwartych przestrzeniach. Wszędzie tam, gdzie ten kontakt z drugą osobą jest bliski, jest nadal zalecenie noszenia maseczek. Dziś pojawiły się także wytyczne dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na ten moment GIS zaleca, aby uczestnicy letnich ferii zasłaniali nos i usta maseczką. Obozy i kolonie to są miejsca, w których będziemy mieli skupisko dzieci, młodzieży z dość różnych środowisk. Nie są to osoby często, które są choćby ze sobą w bliskim kontakcie na co dzień. Stąd myślę, że te zalecenia głównego inspektora sanitarnego, pamiętajmy, nadal jednak żyjemy w epidemii. Rząd planuje także wprowadzenie badań przesiewowych, żeby sprawdzić, ile osób realnie zostało dotkniętych koronawirusem. Decyzja w tej sprawie zapadnie w przeciągu najbliższych tygodni.
Od jutra przestaje obowiązywać limit wiernych mogących uczestniczyć we mszach świętych. W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księża biskupi powoli znoszą dyspensy w swoich diecezjach. Trzeba już odważnie wkroczyć w ten nowy etap, kiedy to z powrotem wracamy do tej sytuacji, w której Eucharystia jest normalnym towarzyszem na drodze chrześcijanina. Jest to pewien zwrot, który dokonuje się w całym Kościele katolickim w Polsce, we wszystkich diecezjach, z różnymi terminami. Niemniej jednak jest już to czas, żeby dla ogółu została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w normalnej liturgii Kościoła. Jak najserdeczniej zapraszam wszystkich wiernych po to, żeby rzeczywiście budować swoją wiarę, umacniać tę wiarę i dzielić się tą wiarą z innymi. 100 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego przeprowadziło przeszukania w 30 miejscach w Polsce w sprawie oszustw na szkodę zakładów chemicznych Police S.A. Do nieprawidłowości na dużą skalę miało dojść w 2013 roku. Czynności te mają związek ze śledztwem dotyczącym wyrządzenia szkody w majątku zakładów chemicznych w Policach. Tylko w tym wątku chodzi o wydanie 87 milionów złotych na zakup akcji senegalskiej spółki African Investment Group. Nasi funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej osób związanych z tym śledztwem. 3 osoby ranne i 10 zatrzymanych to bilans strzelaniny, do której doszło dziś nad ranem na Ukrainie. Łącznie wzięło w niej udział prawie 100 osób. Do strzelaniny doszło na jednym z osiedli mieszkalnych w Browarach pod Kijowem. Według ustaleń miejscowej policji w strzelaninie wzięło udział około 100 osób. Wymiana ognia nastąpiła między nielegalnymi przewoźnikami a przedsiębiorcami, którzy zawodowo zajmują się przewozami pasażerskimi. Konflikt dotyczył podziału tras w obwodzie kijowskim. Zdaniem jednej ze stron jest on niesprawiedliwy i wyznaczony na podstawie łapówek dla miejscowych urzędników. W strzelaninie zostały ranne 3 osoby. Na miejscu policja zatrzymała 10 podejrzanych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie w sprawie działalności mediów społecznościowych. Zakłada ono obarczenie odpowiedzialnością prawną tych serwisów, które ingerują w wolność słowa w internecie. Rozporządzenie podpisane przez prezydenta USA Donalda Trumpa ma zapobiec cenzurze w internecie. Jesteśmy tutaj, aby bronić wolności słowa przed jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim zetknęliśmy się w historii Ameryki. Federalna Komisja do Spraw Komunikacji uściśli, czy media społecznościowe powinny ponosić odpowiedzialność prawną za moderowanie treści zamieszczanych przez użytkowników. Myślę, że sądy badałyby tą kwestię, czy rzeczywiście po pierwsze konstytucja tego rozporządzenia, czy ono jest zgodne z ustawą zasadniczą Stanów Zjednoczonych, czy też nie. No, jeżeli wszystko byłoby tak, jak to jest zapowiedziane, weszło do życia, formalnie byłby akt prawny, na mocy którego rzeczywiście te serwisy społecznościowe można by pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. Za usunięcie lub zaniechanie usunięcia danego wpisu zaznacza radca prawny mecenas Krzysztof Dąbrowski. Podpisane rozporządzenie zakłada, by nie umieszczać reklam na platformach, które mogą naruszać zasady wolności wypowiedzi. Pytanie, czy w tym kontekście ingerencja ustawodawcy nie jest zbyt daleko idąca. Rozporządzenie Trumpa wiąże się z tamtejszymi wyborami prezydenckimi. W USA toczy się dyskusja o tym, w jakiej formie zorganizować głosowanie, w tradycyjnej czy korespondencyjnej. Na Twitterze prezydent USA Donald Trump napisał, że głosowanie pocztą na dużą skalę doprowadzi do fałszerstw. Twitter opatrzył wpisy Trumpa specjalnym linkiem, który odsyłał do innych opinii na temat głosowania korespondencyjnego. Prezydent USA oskarżył serwis o mieszanie się w wybory prezydenckie oraz ingerencję w wolność słowa. Twitter przestaje być neutralną platformą publiczną, a staje się arbitrem w sporze. Myślę, że możemy to powiedzieć także o innych mediach. Niezależnie od tego, czy patrzysz na Google'a czy na Facebooka, to co robią jest równoznaczne z monopolem. To jak przejęcie kontroli nad wszystkimi falami radiowo-telewizyjnymi. Nie mogę na to pozwolić, inaczej nie będziemy mieli demokracji.
Portal Twitter idzie z Trumpem na wojnę. Dziś nie tylko odniósł się do jego wpisów w internecie, ale całkowicie zablokował post prezydenta dotyczący zamieszek w Minneapolis. Prezydent USA zapowiedział w nim użycie siły wobec wandali. Zdaniem portalu wypowiedź Trumpa pochwalała przemoc. Chiny sprzeciwiają się niepodległości Tajwanu, deklarują wolę dialogu, ale jednocześnie nie wykluczają użycia siły w przypadku dalszych działań separatystycznych. Natomiast dotychczas autonomiczny Hongkong stopniowo wcielany jest w struktury Chin kontynentalnych. Tajwan nieustannie odrzuca zwierzchnictwo Chin. Władze w Pekinie liczą na pokojowe rozwiązanie sporu i przypominają o polityce jednych Chin. Będziemy nadal zdecydowanie sprzeciwiać się niepodległości Tajwanu. Na tej podstawie jesteśmy gotowi prowadzić dialog i konsultacje z każdą partią polityczną, grupą lub jednostką na Tajwanie w sprawie stosunków międzytrasowych i przyszłości narodu chińskiego. Chińskie wojsko nie wyklucza jednak użycia siły. Jeśli możliwość pokojowego zjednoczenia będzie utracona, wówczas ludowe siły zbrojne wraz z całym narodem, w tym z mieszkańcami Tajwanu, podejmą wszelkie konieczne kroki, by stanowczo rozprawić się z wszelkimi spiskami i działaniami separatystycznymi. Pod znakiem zapytania stoi także autonomia Hongkongu, dotychczas niezależny. Teraz zmierza się z narzuconym przez Chiny prawem o bezpieczeństwie narodowym. Tak naprawdę wprowadza ona te same drakońskie obostrzenia, które panują w Chinach kontynentalnych, które pozwala partii komunistycznej sprawować pełną władzę nad obywatelami, gdyż wszystko jest tak naprawdę w tym momencie sprowadzone do kwestii bezpieczeństwa i obywatele Chin muszą się temu podporządkować. Mówi politolog Marcin Adamczyk. Zatwierdzone przez chiński parlament prawo o bezpieczeństwie narodowym zakazuje nie tylko terroryzmu, ale także separatyzmu, działalności wywrotowej i zagranicznej ingerencji. Urodziłam się w Hongkongu i mam ponad 50 lat. Zniknęła wolność, którą cieszyliśmy się w naszej młodości. W przyszłości możemy zostać aresztowani tylko za nawoływanie szefowej administracji do dymisji. Narzucone prawo narusza autonomię Hongkongu. Działania władz w Pekinie doprowadziły do antyrządowych protestów. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.